Lóweczka, mordóweczka, tutaj Widziak. I w poprzednim odcinku robiliśmy no pół domku, nie? Tak powiedzmy, pół domku, ale no zdecydowanie musiałem kreatywa wybrać, nie? No bo nie da się po prostu, nie da się po prostu tak grać, nie? No to zaczynamy dzisiaj już. Jest druga część, tylko ja sobie to wymierzę jakoś. Pyk, to tak? Tutaj na dwa, po boki dwa. Tak, dobrze mam. I robimy takie coś. A, dzieja. Chciałem zatrzymać filmik. To robimy tak. Tak, tak. I tak do samej góry. Robimy taki szkielator. Nie? O. Dzisiaj żadnych cięć nie będzie. No bo dzisiaj nie skończymy i tak tego domku. No dobra, mamy. I z tyłu chyba to samo. Nie, z tyłu nie. Kilka. Ściszę. O dobra. Aha, dobra, teraz wstawiamy szyby. Ja biorę normalną szybę. Wy jak chcecie, możecie na przykład szarą. Będzie taki fajny efekt. No. to ja robię jednak cięcie, żeby was nie zanudzać, nie? No. Okej. Już mam wstawione szyby. I teraz chwileczka. Dym, 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 dym. A. Pokażę wam, bo sobie wczoraj też zrobiłem, nie na odcinku, coś zrobiłem taki łatwy most, nie? Taki fajny. Easy to było. Tak naprawdę nie easy. Bo bardzo dużo on jest. Bardzo duży. O, dobra. Dobra. A, dobra, teraz tył. Bierzemy się za tył. Aha. Aha, żeby było na równo 3. Gdzie ja to robię? Aha, dobra. Okej, okay, dobra. Już wiem. O dziadko. Ja ciągle się mylę. O dobra, już wiem o co chodzi. To na tyle. Robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, pyk. I robimy tak. Okej. Okay. Jak mamy tak, to teraz znowu stawiamy szyby tutaj, w te dziury tutaj, nie? To więc znowu robię cięcie. Dobra. Wstawione szyby. Tak, dobra. Chyba dobrze w ogóle zrobiłem? A, dobra. Teraz robimy tak, że tu, ten środek, tak robimy tutaj i tak wycinamy na każdym z tych, nie? O. Tak jak tutaj, do samej góry i później tu wstawimy szyby, szybałkę. To mi trochę przeszkadza, to sobie usunę. Jeszcze tu. Okej. Okay.
Już mamy. Chwileczka. Nie róbcie tego. Nie róbcie tutaj tych szkieł. Nie róbcie, nie róbcie. To jest bardzo ważne. Bo przypomniał mi się, że tutaj kładziemy taki kamień, nie? Chwilka się podrapie po nodze. A kocie poliże po stopie. O, bo tutaj tak kładziemy stołna. O. Tak, tutaj. I tak samo z drugiej strony. Później to połączymy, ale jeszcze nie wiem dokładnie, czy później na początku dach, czy nie wiem. O, dobra. Okej, okay, mamy. A, jeszcze na jedną wysokość zrobię. Tak, może być? Może być. I robię cięcionko. Dobra, no teraz jednak to łączymy. O, teraz to łączymy. O, dobra, może być. Teraz to łączymy. O, dobra, teraz robimy balkon. Dobra, spoko, już wiem, o co chodzi. W sumie po co ja rzeczy szykowałem w skrzynce? Pyk. Pyk, pyk, pyk. O, kwarc. Kwarc i te drzwi. Drzwi z czarnego dębu. I robimy tak. Aha, dobra. Przesuwamy tak o dwa. Nie? Od tej szyby. Idealnie. Idziemy prost. I tak to łączymy. To też? Ja dobrze to w ogóle zrobiłem, czy nie? Kurde, gdybym źle zrobił, to już by była mega kicha. Ale na szczęście dobrze zrobiłem. Dobra. Aha, dobra. To teraz to łączymy tak dookoła. Czyli tak robimy. O. I dookoła to po prostu robimy taki, nie wiem, jakby węzeł, czy nie co. O. Dobra. Dobra. O, dobra. Mamy takie coś i tutaj chyba tak zrobimy jeszcze dookoła tym, z tym, nie? Chyba tak to mi się wydaje, bo już tu, bo to chyba dwa razy ten domek już budowałem. Tak, dwa razy. Już kiedyś. Kurczę. Jak to można przeżyć? No dobra. Wiedziałem, że teraz będziemy z tego robić. Ile to już trwa? 9 minut. Dobra. To więc, dobra, robię cięcie, nie? I teraz to wykładamy szybami, co właśnie ich nie mam. Nie, szarymi? A normalne niech będą. Jak wyglądają normalnie? Też mogą być. To więc to wykładamy, nie? Też. I teraz po prostu robimy takie coś. Teraz wkładamy drzwi. I to będzie wyglądało tak. Że tu robimy tak na środku, wkładamy to i drzwi. Bo tu będzie balkon, nie? Chwilka, robię. Za chwilkę chyba zrobię cięcie.
Chwilkę, robię cięcie na chwilkę, bo to... Okej. No, dobrze, słyszałem jednak, bo mój tata coś tam mówił, ale nie do mnie. No, ale nie przedłużając, jedziemy. Kurczę. Dobra, teraz robimy dach. O nie, teraz tego, czego nienawidzę. Moja. Ja. A tego nie cierpię. Dach z półpłytek. Aha, dobra, czyli robimy tak. Ja wam powiem. Robimy tak, że robimy ten dach z półpłytek, ale jak jest ten, chwileczka, o, wysuwamy na maksymalną wysokość, czyli to, nie, jak idzie ta szyba, to tu maksymalnie wysuwamy, no maksymalnie tu wysuwamy, nie, i później tak to idzie, o, żeby to było równo. Dobra, to ja więc robię cięcie. I pół chałupy już mamy zrobione. Dobra, teraz zaczynam, aż mi się telefon wyłączył. Tak długo to robiłem ten dach, nie? Jak u mnie coś nie rozumiecie, to wejdźcie na kanał Rizal. To znajdziecie u niego taki domek, nie? Po prostu napiszecie Rizal. No. No i wam wyskoczy. Dobra, bierzemy teraz takie materiały jak blok kwarcu, pół blok z kwarcu, pół blok z drewna dębowego, deski dębowe, drzwi z czarnego dębu, schody z kwarcu, szyba, donica i niebieskie orchidea, czy jak to się tam mówi na to. Dobra, ale teraz robimy schodki. A schodki robimy tak, że bierzemy blok kwarcu i tak na dwa rozkładamy. Pyk. Aha, dobra. Już wiem, jak to będzie szło. Tak robimy. Aha, i tu też. Jak... Aha, dobra. Tu stawiamy to. To. To, 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 to i to. O, takie coś robimy, taką jakby wieżę, czy nie wiem, jak to się mówi na to. I podobno chyba robimy jakoś, nie wiem, czy odstępu i idzie to tak samo, nie? Dobra, odliczamy 3 i na czwartej kratce. O, dobra, może być. Idziemy w tą stronę. Dobrze, tak? Dobrze? Pff, nie. Tak. I dopiero tu idziemy. No i robimy właśnie tak, czyli tak samo. Pyk, no robię. Coś tu trochę nie kumam. Dobra, jednak robimy tak. No, tutaj trzeba jedynie. I tak samo robimy z drugiej strony. Czyli pyk, 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 pyk. O, takie coś. Jak, a, jeszcze tutaj. Dobra.
teraz nie wiem, czy będę miał miejsce. Może wytnę dotąd. O. Jakoś źle ten domek wymierzyłem. Dobra. I teraz idziemy tak. Źle. Tutaj, o. I robimy tak samo? Co? Dobra, chwilek. Dobra, tak wygląda nasza chata. I teraz robimy takie wejście, nie? To chyba już każdy wie, jak zrobić takie schodki. Dobra, to jest koniec części drugiej. Ale jak chcecie zobaczyć ciąg dalszy, no to wpadajcie jutro na kanał, na ten, nie? No to widzimy się jutro na kanale, a więc pa!